Hola. Dzień dobry, witaj. Czy to ty jesteś ta słynna Celia? Bardzo miło cię poznać. Daj buziaka. Co przygotujesz? Będę robić migdałowiec, to znaczy rodzaj sosu z duszonym mięsem. Zapraszam cię w takim razie do wspólnego gotowania. Będę szczera, chcę się przyglądać twojej sztuce gotowania. Będzie to dla mnie ogromna przyjemność. Nie ma sprawy. Ile lat prowadzisz swoją restaurację? Nasza restauracja ma 24 lata. To niesamowite, bo ja prowadzę swoją 25. Podobnie jak ja. Jak wygląda twoje życie prywatne? Mam męża, wspólnie prowadzimy restaurację. Ten pan to jest twój małżonek? To mój mąż. Ale przystojny. Dziękuję bardzo. Nazywam się Fidel. Jakie imię niespotykane. Ty też gotujesz? Rzadko. To żona gotuje świetnie. To jest jej królestwo. A ty czujesz się królową? Zdecydowanie tak. Wszyscy w mieście wymieniają cię jako najlepszą szefową kuchni. Wkłada w to całe serce. To co teraz przygotujesz? Tamales z sosem. Czyli teraz będą tamales? Uważaj, żebyś się nie sparzył. Mógłbyś zblendować chili. Nie, najpierw chili. Kto tu rządzi? Rządzi kobieta. Już go opieprzyła, że nie włożył chili najpierw, a one są pierwsze, bo są najtwardsze i potrzebują najwięcej ostrza. Wszystko ma swoją logikę. To są hormigas. Czy to są mrówki? Tak. Wyglądają jak jeżyny. Mogę ich dotknąć? Tak. Czy są surowe? Są uprażone, ale mają lepszy smak, gdy je podgrzejemy. Są chrupiące. Wyglądają na żywe. Chcą fruwać. Jak się podpieką, to wtedy je zjem. Czujesz ich zapach? Taki kwas się wydobywa z tych mrówek. One są kwaśne. Ale chyba przez to pieczenie ten kwas się ulatnia do mojego nosa. Ha! Caliente i pika. Gorące i ostre. To dla ciebie niespodzianka? Tak ostre, że prawie umierasz. Nie możesz? Pikantne, bo z chili. Przykro mi. Mogę, tylko czuję chili. Jest bardzo ostra. Jest smaczna, spróbuj. Smaczna, ale jedna wystarczy dla mnie. Uprażone mrówki trzeba dodać do pikantnego chili, a następnie wyrobić ciasto kukurydziane na placki. I tak oto wychodzi nam piękny tamal. Piękne. Pierogi są wszędzie. Teraz je ugotujemy na parze. Podajesz to polane tym sosem? Już nie ma potrzeby, sos jest w środku. Jest to coś pięknego. Małżeństwo, gdzie jedno nie gotuje, a drugie gotuje, to dla mnie prawdziwy spektakl. Dziękujemy bardzo. Usiądę i poczekam na te smakołyki.